Dzień dobry, tu się czułem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i Ren. Hejka. Hello. I wczoraj dodali możliwość tuningowania Sentinela. Tego pięknego tutaj żółciutkiego. Tak, najlepsze auto do jakiego żółciutkiego? Ja mam białego. Heist Casino. No dobra, słuchajcie moi drodzy, nowy. Możliwość tuningowania Sentinela. Jedziemy w takim razie do Beniego. Jedziemy, ale generalnie... Epicko drogi tuning, muszę wam powiedzieć. On nie jest... Samo jego kupno to jest 400-500 tysięcy około. No 400 tysięcy z hakiem. To jest najlepsze auto do napadu, tak. Do ucieczki i ogólnie z Heistu Casino. Ogólnie ta auto mi się podoba. Jest takie klasyczną BMW-czką, bym powiedział. Klasik! I kojarzy mi się właśnie z takimi starszymi tytułami GTA 3. Właśnie tego. Kolor mi się podoba. Kojarzy z GTA 3. Tak, właśnie Sentinel, no tam też był. Tak, były, tak. Tak, dokładnie tak, wiem o czym mówicie, totalnie. No, ale nie, po prostu aż to nie grałaś. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jeżeli wam też... Nostalgia. Nostalgia, czy pamiętacie to, czy... No właśnie. Ja to miałam inne gry, w które grałam wtedy. Tak, ja Simsy. Też miałam, ale Simsy, teraz no, nostalgia. Tak, Simsy, na pewno. Teraz nostalgia. Nie było mnie stać na Simsy wtedy. Grałam w gry darmowe. Fajne auto, fajnie. Ja jestem już u Beniego, a wy? Ja jeszcze muszę jeździć. Zaraz będę wjeżdżał, więc spokojnie. Ja mam jeszcze 600 metrów, spokojnie. To ja jeszcze pobączkuję tutaj. O jezu, wbijam. Bączek dla widza. Dobra, idź tam już tuningować. Dobra, wbijam. Nie, bączek. Nie przeganiaj. I znowu mi się brama nie otwiera. Po prostu gra wie, że musisz czekać. Nie, za każdy... Słuchajcie, nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy też macie taki problem, że musicie dotknąć bramy autem. Bo inaczej... Napiszę, na pewno napiszę, na pewno jak nie zapomnę. Ulepszenie Benego, wow. Dobra, 700 nie muszę. 700 tysięcy. Otwiera się. Tak, równe 700 tysięcy dolców. Wydaje. Wow. No nie, czyli 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy więcej niż wartość auta. Super. Dobra, poszerzony. Beni, ale żeś mi go poszerzył. Tak, na pewno chcę. Okej, okay, no i Beni. Super. Beni. No, fajnie wygląda. Beni, oddaj taki, pieniądze. Taki szeroki. Gdzie pieniądze no, dobra. Są za poszerzenie? Jest, dobra, to ja ulepszam pancerz. Ewidentnie. Ale dobra, te zderzaki... z tuningiem. To nie. Oczywiście nie. W komentarzach będziecie oceniali, kto lepiej tuningował. Co nie? Co tam mówisz, więc my tu ładnie nie? Się skupiamy, żeby ładnie mówię zrobić nie, tuning, gdyż, żeby wszyscy byli zadowoleni, co mówimy. Zrób sobie ten 11. Nie, albo wiesz co, nie, 14. 15 sobie zrób. 15, nie ma problemu. Poczekam, aż się zdecydujesz. Ja właśnie patrzę teraz, jakie tu są w ogóle. Nowego, więc cisnę, ciśniemy, ciśnę, tutaj cisnę. Co to jest? Dobra, okej. Okay, nie, dobra. Na razie zacznijmy po prostu tuningować, a później ocenimy, czy w ogóle no ja te opcje to. Tuningowe nam się podobają. Znaczy bardziej podoba mi się to. No bo ogólnie na chwilę obecną ja tak patrzę tutaj na te przednie zderzaki, no to jest dla mnie. Chłodnica GT, ale ja tej nie widzę. Trochę tragedia. Trochę? Trochę tak. Tylko. Dobra, no to ja biorę. Filtrujemy powietrze. Ten? Ten. No, ten, no dobra. Nie no, słuchajcie, słuchajcie. Nie ten miał być. Tylni zderzak. Cylindry, cylindryczne. Tylny. Tylko ja robię tak szybko? No nie, ja tutaj po prostu powoli przeglądam, bo chcę, żeby widzę, bo nie wszyscy kupują auto. Niektórzy przychodzą do nas, żeby zobaczyć, jakie są opcje tuningowe, żeby nie kupować tego auta. Dobrze, no nie krzycz. Bo czasami jest tak, że po prostu ktoś nie ma kasy i nie rzuci 454, prawie pół miliona za auto, później 700 tysięcy, żeby w ogóle nie tuningować i zobaczyć opcje. Osłona silnika. Dobra, myślę, że tutaj się cofnę chyba do ja tego. Chyba ja już się cofnąłem, ale robiąc to światło... Ale co znaczy... Dobra, to dam. Dlaczego jest fioletowe koła transmisyjne i one się nic nie zmieniają? Dobra, to wezmę taki. Ponieważ? Po co zadajesz dobra, jakieś dobra, ja dopiero pytanie? Na silniku jestem. Nie interesuje mnie to, dobra. Co to jest? Co to za pytania dobra, są? Co za to jest? Ale po co pytasz osłona? O cokolwiek? Osłona Moro? Ale czad. Blisko w porządku. Jakie fajne. No i widzisz, że to wyjaśniłeś się dobra. Weźmiemy taką. A co ja? Osłona. Freak Fighter? Tak. Nie podoba mi się to. Mi nie podoba totalnie. Co to jest w ogóle? Fuj. To jest coś, co macie się spodoba. Wezmę to i tak i siak, bo takie, nie ma innej możliwości. No ale po co mi zmiana chłodnicy, jak nawet jej nie widzę? Widzisz, wyobraź sobie. Dokładnie, ale jej dokładnie. Nie widzę jej. Racja, masz, tak. Ale wyobraź sobie. Tak, wyobraź to sobie. Sobie, wyobraź to sobie. Weźmy coś już takiego. Wyobraziłam to sobie. Chłodnica.
Tak? To nie brzmiało tak. Właśnie nie miało. Faktycznie z tą chłodnicą tak trochę dziwnie. Zepsułaś mi poczucie teraz. Dobra, indywidualne przepustnice. Nie coś zmienia, nie, nic nie zmienia, ale kupię. Ja nie kupuję, nie, szkoda mi hajsu, takie rzeczy kupię. Weź chłodnicę GT, to jest na pewno z Forda GT, stary, bierz. Tak, wiadomo. Oczywiście. Ja się tym kierowałem. Ja też się tym właśnie kierowałem. Dobra, wezmę kanciaste wydechy, niech będzie. Kieluje się? Czekajcie, ja tu szukam właśnie, o. To będzie fajne. Jak kanciaste, to będzie lepsze. To wygląda jak jakiś głośnik w ogóle. A nie filtr powietrza. Dobra, ulepszenie silniczka. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że pewnie tu spędzimy trochę czasu przy tym tuningu, bo jest na opcji numer 5. Także słyszymy się po tuningu. Z wydechem. Nad kolem mogą mieć inny kolor. Spoko, tylko... Przepraszam, czy ktoś był już na wydechach może? Tak. No ja. Bo widziałem takie aluminiowe wydechy i one wyglądają tragicznie. Wyglądają tak, jakby coś z teksturami było nie tak. Tak. Albo tak, jakby to były sprężyny, słuchajcie. No bez jajów. No jajów nie ma. No nie? Nie wiem, o czym mowa. Dobra. Nie wiem. Jeden o, wiem. Ale to są fajne, takie szerokie. Słucham, że nie wiem. Albo dobra, nie będzie to wyścigowe. Tatka nie potrzebuje. Dobra, bieremy takie. Będzie maski? Nie chcę zabijania maski. No tych nadkoli to dali dużo. Zrobiło. I wszystkie wyglądają po prostu świetnie. No. Osłony reflektorów. Ci widzę to. Wow, oznaczenia. Wow. No, wycięta maska, spoko. Wycięta najlepiej, nie? Wow. No dobra, to weźmy chyba coś takiego. To mi się chyba dosyć podoba. Grill. Okej. Okay, może być ewentualnie, że tak to nazwę. Teraz mam... Dobra. Przepraszam, jedną rzecz tylko rzucę. Ja nie wiem jak widzowie, ale w momencie, w którym zmieniam po prostu grilla, to jak trochę zmrużę oczy, to od przodu wygląda trochę jak Ford Escort. No to zmruż jeszcze bardziej. Zmruż jeszcze bardziej i powiedz co widzisz. No jak bardziej zmrużę, to wygląda jak Ferrari już. O, jasne. No żartuję. Aż tak to nie. Ale śmieszne. Przy tamtym grillu tak eskortem mi to poleciało. Tak. No to oczywiście. O to chodziło. Dobra. Czekajcie. Szukam teraz, co by tutaj zmienić. Ameliniowy grill. Dawaj się. Tego nie pomalujesz. Nie pomaluję tego? Ja cię kręcę. Dobra. Zapięcia maski to nie. Te siedzenia mi się w ogóle nie podobają. Co? Jarona, 20 masek do wyboru. Nie widzę różnicy między tymi Czemu znowu dałem wycięte? Te wycięte są straszne dla mnie. Czekajcie, aż dojdziecie na żaluzy. Ja wiem, że niektórym się mogą podobać, albo tak samo te przeźroczyste. Też od jakiegoś czasu dodaję przeźroczyste maski, które no nie żaluzy wiem. To są, możecie żaluzje? Sobie schody możecie sobie schody zamontować. Aha. No chyba, że faktycznie... Dobra, okej, okay. Słuchajcie, polecę po bandzie, nie? O czym? Dobra. To ty skater? Latka. No trochę, Tony Hawk. dobra, wnętrze, deska rozdzielcza. Tak. Czyli im mniej, tym drożej. Tak, dokładnie tak. Zdecydowanie bardzo mi się takie rzeczy podobają. Im mniej, tym drożej. Ja powiem, że nie wiem, choć się domyślam. Czekajcie, światła. Siedzenia. Kamera? Siedzenie, czy tak, kamera i akcja. Kamera akcja, no. Ojej, dobra. Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Czekajcie, szukam foteli. Czekajcie, te są jakieś takie straszne. Te są też straszne. Nie, bo dobra, wezmę coś takiego. To już prędzej mi dobrze nie przemawia. Ja muszę wrócić na tamto, biorę tamto. Kierowniczka. Pokaż mi oznaczenia i zacznę w tą stronę. Tak zostanie. Okej, okay, jest bardzo duża ilość kierownic oczywiście. Te oznaczenia nie powalają na podłogę, że tak powiem. Oznaczenia na podłogę, że co? No nie powalają mnie, no nie powaliły mnie totalnie. Tego trzeba kombinować, proszę pani. No to wiesz, to idź do byka, to cię powali. O. A, czekaj, kolor światła to tutaj. To się powinno wyciąć. Czekaj, szukam. O. Które były te? Rzaki? Nie. Nie, czekajcie, takie. To było gdzieś zmiana koloru. Klatka. Klatka dla chomika. To zdecydowanie oczywiście wiadomo, że... Dodaję, jak najbardziej. O, nadkola to były. Światła, reflektory. Na razie zrobimy tak. Okej. Okay. Zestawy neonowe. No, to zobaczymy jeszcze. Oznaczenia.
to okay, mam pierwsze oznaczenie mi się mega podoba, jest takim mega klasycznym samochodem. Specjalnie dla was. Gdyby nie to, że już jest poszerzony white body, więc totalnie to nie pasuje. Nie wiem. Jak już poszerzyli, jak już auto zostało poszerzone i ma te nity po bokach, to już w ogóle nie mam zahamowań po prostu, nie? Nie masz zahamowań? Znaczy. Tak, co do klasyki, to już nie mam zahamowań, ja po prostu lecę na, okay. na pełnej. No nie wiem, czy możemy w takim razie z tobą nagrywać. Bo nie masz zahamować. Tak, oczywiście. oczywiście. Okay, dobra, żaluzje. Tak, to się, żaluzje się przydadzą na pewno, jak będzie trzeba oświetlić. No, znaczy w sensie, jak będzie rano, słońce świeciło, to dzięki temu przynajmniej nie będzie problemu. Będziemy się budzili w aucie. Tak jak mu. Wyobrażaj to sobie, no. Wyobrażaj to sobie, sobie. Sobie. Dobra, lakierowanie może później teraz. Nie. Antena, to jest to, co lubię najbardziej. Światła na dachu. Lakierowanie później. Które wyglądają jak antena? Starlinki od Elona Muska. Kogo? Dosłownie. No stare, jak te satelity takie. Znaczy, może w sensie... kupimy kanał na YouTubie, co ty na to. Tak jak wszystko kupuję ostatnio, to może i... Może okay, to tutaj... Nie wiem, czy to tak wyjdzie, wiesz? Nie wiem. Zastanawiam się, co by tu wybrać. Wezmę chyba to. Tak, żeby coś było. To już jest i tam tak ma zostać. Opcja sprzedaj. O, dobra. Nie, to auto pewnie sprzedam. Pewnie sprzedasz. Wolę klasyczną wersję, zdecydowanie. Okej, rozumiem. Okej. Okay. Powiem, że ja już skończyłem. Za szybki pasy przeciwsłoneczne. Wiesz? To jesteś za szybki trochę, wiesz? Trochę za szybki, tak. Furious. Szybki. Ale moim zdaniem będę mógł pocofać się tutaj tyłem. Ja patrzę na to jak... Czekajcie, szukam bo właśnie. Nie mogę tego, to spoko. Kurczaczki. Oła, no już zaryłem. Tutaj są jakieś duże te spoilery niektóre. Dobra, albo spoilerów mi. Nie spoileruj mi teraz, nie? Właśnie. Tak, będziesz mi tu spoilerował. Dobra. Co do spoilera, nie mówcie, że zniszczymy te auto, bo patrzcie na boki, jak wyglądają. I tego nie mogę zmienić, tego white body z tymi nitami. Więc po prostu dostosowałem to do tego, jak to wygląda. Mhm. Dobra, tutaj sobie troszkę zrobimy w dół, ja skrzynia biegów. Co będzie z tym dobrze wyglądać, ale tu nic dobrze nie wygląda. O, żal. To jest taki tuning, trochę wieś tuning bym powiedział, ale z dużą ilością pieniędzy. Jeszcze ewentualnie to by pasowało, ale to wtedy musiałabym zrobić tylko to. Okej, trochę Egiptem chyba poleci. dobra. No bo to mi się kolor. To... Nie, no gdzie? Może zmieniać. A faktycznie taki mały coś się zmienia. Tam się zmienia. Szybko, wszystko się zmienia. Koła, ulepszenia. Jednak zostanę przy tym. Czekajcie. Chociaż jeszcze mogę spróbować zrobić tak. Nie, dobra, to zostawiam. To już mamy szyby. O, dobra, już chyba powoli kończę, ewidentnie. Mhm. Ren, słyszysz nas? Słyszę was. Okej, okay, bo mi się pojawiło, że jesteś offline. No dokładnie. więc tak by, nie wiem, wyrzuciło cię z gry czy coś? Troszeczkę. Nie wywaliło mnie, sam wyszedłem, okay, świadomie. Okej, okay, jasne. Zaczęło mi mało miejsca, nagranie mi wyłączyło aktualnie troszeczkę, więc... Czekajcie, szukam właśnie jeszcze... Aha, ale muszę zrobić ten, lakierowanie jeszcze muszę ogarnąć, spokojnie. Czekaj, się teraz zgubiłam. Chwilę. Dobra, szukam jakiś fajny kolor. Nie wiem, czy to nie będzie tak, że chyba tamten był w miarę okej. Okay. Zaraz sobie zobaczymy. Żeby nie przesadzić za bardzo. Tak. To nie już przesadzaj, jest... nie przesadzaj. To już w ogóle nie było przesadzone. No nie, muszę zrobić chyba to w wersji takiej. Kurczę. Nie, zrobię to, żeby było przesadzone. Totalnie. Bo to już progi są. No nie, no chyba muszę zostawić tak. Dobra. Oh yeah. Dodatkowy. Jeszcze muszę się zastanowić nad tym, czy to się da zmienić. Czekajcie. Spoiler.
Matowy, metaliczny. Tak mi się podoba. Podobna decyzja. No, troszkę. Rajdowa skrzynia biegów. Terenowe czy sportowe? Ale nie, to nie, to. To jest pytanie. Za 1000 punktów. Dobra, kolor wykończenia. Dobra, ogólnie miałem straszny problem z wyborem koloru, ale na szczęście udało mi się już ogarnąć. Jak zawsze. Typowy Paweł. No. Nie, nie mogłem, musiałem się skupić na kolorach, nie? Dobra, jeszcze światełka sobie tylko szybko ogarnę. I wydaje mi się, że chyba tutaj ewentualnie kolor złoty deszcz jest spoko. Tak, tak. Dobra, no to ja chyba skończyłem w takim tak razie. Tak, skończyłeś? Okej. Okay. Wygląda jak auto Abu Biba Babi Bua. Okej, okay, ja jeszcze auto muszę zobaczyć. Od Seby z Abibabi. No on? I znowu mi się roz... Bez jaj. Czemu ta brama się nie otwiera? Silnik z drzewki. Czekaj. Super. Nie zderzak, tylko miały być tu światła. Dobra. To widzimy się w takim razie za chwilę, gdzieś tam. No, też mi się tak wydaje. Alright. Dobra, moi drodzy, jesteśmy, spotkaliśmy się i napiszcie w komentarzach, które auto wam się bardziej podoba. Ja osobiście powiem, że żadne auto mi się nie podoba. No mi się to moje całkiem podoba. Podoba ci się Jamajka. Nie, podoba tuning tego auta, jest... Jamajka ci się podoba. Okropny! Pokaż mi ten tuning. Okropny tuning, po prostu, całkiem niższe auto. Coś ty zrobił z tą maską. No ja powiedziałem, że ja powiedziałem, polecę po bandzie, przynajmniej będzie widać to, co zrobiłem w środku w silniku. Uj. Bo bez sensu, wydaję kasę. Na jakieś badziewne nity po bokach, poszerzenie, które w sumie nawet nie jest specjalnie jakoś szerokie. Co to za dach? Po co ci taki dach? A tobie po co taki dach? Co ty tam? No mi się to spodobało. A czekaj, po to jest, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, próbuj. No, Ren, próbuj się. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że ogólnie auto od Joszeki kojarzy mi się trochę z taksówką. No, najgorzej. Twoje jest z taksówką kojarzone, z tą białą. No, moje? Weź, no, my też, no tak. Weź tak do auta, Paweł, film, no. I się cofnij na tory, dobra? I poczekaj, aż tramwaj przyjdzie. Dobra, słuchajcie, w takim razie myślę, że tam się nadaje sobie jakiś napadzik na sklepy, bo dawno nie było. Więc chyba, warto by było, ale tak wiesz, czyli driftowo może jakoś. Dobra. Nie, tak, driftowa wersja. Ładnie, driftuję już. Widzisz? Bo to auto bardzo fajnie drift, tak. Muszę wam powiedzieć. Bardzo fajnie wchodzi w poślizg. Faktycznie działa. Zacznę powiedzieć, że mogę się zakręcić od jeszcze. Super sprawa. Okej, patrzcie. Dawaj sklep. Dawaj sklep. Sklep. Dobra, pyk, proszę bardzo. No stary. Dobra, okej. Okay. Sorry, chciałem być pomiędzy wami. O, nie, wezmę tego. Karabinek wojskowego. Dobra. Łapy do góry, łapy do góry. Ma pan. Pakuj, pakuj sprzęcio. Znaczy ten hajs. Szybko. Dobra, teraz Ren, weź, pakuj hajs! Ja mu pomogę. Ale on ci siwo. Pajek, blokuje go moimi mięśniami. Czekaj, Ketchum mu się wylał tam. Nie podchodźcie do... $241, musimy... Dobra, wybiegamy, idziemy. Go. Dobra, kolejny sklepik. Dobrze, że mi zamknęłaś tak drzwi. Czekaj, policjniki jadą, szybko. Nie ma problemu, jedź! Go za mną. Wyskoczyło mi powiadomienie, że nie... O nie, nie! Można nawiązać połączenia, ale gram dalej. Ha, ha, nie ma problemu, hej dalej. Jak nie można nawiązać połączenia? Jakie połączenie? O czym ty mówisz? Połączenia z Wujkiem Lesterem. Ej, a my razem zbukowany. Musimy uciekać. Dlaczego? Ogólnie dziwna sytuacja, bo ty normalnie dalej jeździsz, nie? I tak dalej. Tak. Dalej no tak, jeździ, no, dalej rozmawia. Dalej gram, o co chodzi. No to dobra, to prima, please. Słuchajcie, lecę w takim razie tutaj do kolejnego ale sklepiku. Was, tylko nie wybuchnij. Helikopter was oświetla. Tylko nie wybuchnij, Dobra. Wychodzimy. No, nie! Znowu! Gdzie on jest? Tu jest! Ale czekaj, tu jest. O, uciekaj sobie. Chodź. Pakuj. Dobra, ale mu dałem. Pakuję. Ja osłaniam. Wylądował w drżówkach wylądował. Nie podchodź, no jak ktoś podejdzie, to 332. To ty szukaj, bo ty więcej zarabiasz. Nie to auto. Proszę się położyć. Dobrze, że mnie otworzyłeś już. Proszę bardzo. Nie ma za ty.
Ej, strzelają do mnie. Fajnie. Dobra, go. Wsiadamy. Go, G.I. Joe. Włoska robota prawie że. Jedziemy. Czy ktoś oglądał ten film, napiszcie w komentarzu. Jedziemy. Do kolejnego sklepu. Za młody jestem. Kieruj. Do kolejnego sklepu jedziemy, słuchajcie. Tej operacji. Operacja, tak jest. A on co, każdy lubi najbardziej. Łe. Dokładnie. Pomogłem ci. Dobra, lecimy do kolejnego sklepu. No ja nie czekam, ty czekasz. Ja do siebie to mówiłam, ty czekaj. Pięknie. Driftem. Okej. I driftem. Dobra, mam kolejny sklep, jest otwarty, jest open. Open? O! To chyba ci się trochę... Sklepikarz mnie dziabno. No bo poszedłeś sam. Gdzie ty poszedłeś? A co gdzie ty jesteś? Ale gdzie ty poszedłeś? Do tego sklepu. No tutaj, do tego obuwniczego. Dobra, nieważne, bo zaraz ja też pójdę. No tu jest z butami obuwniczego. Idę do nieba. Poszłam do nieba. Wjeżdżam. Ja muszę zaparkować po prostu. Do nieba poszłam. Dobra, spokojnie, dojeżdżam. To. Chyba zabrali mi moje autko. O, dobra, jestem. MC Hammer? Ja was dziękuję bardzo, ale co wy tam robicie? Dobra, wbijaj. Wbijam, jesteśmy bezpieczni. Dzień dobry. Wy chyba chcecie oberwać. Dajcie buciki. Dobra, bo się muszę tam do was dostać. W ogóle nie macie tu obstawę. Jakie koleżanki i ten tego? Obstawę tu macie. Dobra, spokojnie. To oni powoli tu wchodzą. No widzę. Strzelamy. Ja na nich patrzę na razie. Nie ma problemu. Ostrzeliwy wywołuje ich. Chciałabym wejść, ale nie chcę ich zaczepiać. Ja mam dobrą kampę. Ja cię kręcę. Dawaj, pompuj tam w nich, pompuj. Dobra, chciałabym wejść, ale nie chcę. Przeładowuję, czekaj. I to jest właśnie o czym ja mówiłam. Nie chcę, no ale i tak nie wbijaj, bo tutaj już normalnie łebki wchodzą. Zadałam pytanie 5 razy, mogę wejść? No ale nie powiedzieliśmy, że tak. A czyli mam stać tu jeszcze przez następne 15 minut? Nie ma problemu. Wbijaj, tylko powiedz jakbyś wbijała, po prostu wiesz, schowamy się. Ja idę. Zapytałam. Czy mogę wejść, ale ja strzelałam. Wbijam! Dobra, chodź. Wbijam. Dobra, czekaj. Dobra, nie ma ich. Dobra, tańcz. Lecimy stąd. Tańcz. Nie no, hajs jeszcze dla mnie. Nie mam hajsu na ciebie. Nie, Rona. No to po co ja to robię? Dlatego dla zabawy. Boga. Po co ja tu przychodzę, tańczę sobie? Gdzie jest? Dobra, strzelaj tam. No zrób mu coś, bo mnie ten tego. Patrz, tańczę. Ale co o kurczaki, czekaj. Policja tutaj jest. No policja, strzelaj i oszalka mnie. Ja? Jestem poszukiwana. Aha. No ale... Dobra. Dobra, Ren, szybko, idziemy na zaplecze, chodź! No ale no nie parówko jedna, tutaj. Jak ja tam mam wejść? O tak. Dobra. Spokojnie. Mam wejść. Nie mogłem zejść ze sceny z godnością. Co się stało? Co wy tam zrobili? Dlaczego żeście tak zrobili? Nie wiem, jak gdzie tam moje się auto? Wchodzi. Gdzie oni są? Dobra, ja dobra. Mam pojęcie, wychodzimy. Nie mogę wejść tędy. Właśnie, jak się tam wchodzi, jak tam weszliście? Na opak. Przesuń się. Dobra, ewakuacja. Szybko, bo Ren tu idzie. Nie, ja ich tu wszystkich wysadzam po prostu. Dobra, chodź. Dobra. Ale bu. Halo. Bez sensu. Słabe to auto. Większość pocisków zatrzymuje. Także na końcu odcinka jeszcze dalej, moi drodzy. Dzięki no i uwagę. Pojechał sobie, przyj trochę, dobra, stąd pa, daleko. Na run. Na razie, także do następnego, pa. Jak gwiazda roka. Kopel, no powiedz, ucieka. Tak.